Dieta przy złamaniach, czyli co jeść, aby szybciej wrócić do zdrowia. Wapń, główny materiał budulcowy kości i zębów. Występuje przede wszystkim w produktach mlecznych, migdałach, zielonych warzywach liściastych, soi i roślinach strączkowych. Magnez i fosfor, niezbędne do prawidłowej mineralizacji i odbudowy kości. Do źródeł magnezu zaliczamy pestki dyni, gorzką czekoladę, produkty zbożowe, banany i rośliny strączkowe. Fosfor uzupełnisz jedząc kaszę, czerwone mięso, podroby, płatki zbożowe, otręby oraz ryby. Białko uczestniczy w aktywnym wchłanianiu wapnia i wspomaga regenerację tkanek. Jedz mięso, ryby, jaja i nabiał. Cynk wspiera prawidłową produkcję kolagenu, przyspiesza gojenie się tkanki kostnej. Do najlepszych źródeł zaliczamy jagnięcinę, wołowinę, pestki dyni, grzyby, gorzką czekoladę i orzechy. Żelazo wspiera organizm produkcji kolagenu i transport tlenu do poszczególnych komórek. Źródła to czerwone mięso, drób, owoce morza, suszone owoce, pieczywo pełnoziarniste, jajka i zielone warzywa liściaste.